Dobry wieczór Państwu. To jest program Dziennikarski Poker. Ja nazywam się Marcin Bąk, a moim i Państwa gościem w tej części programu jest pan Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana marszałka. Witam pana. Do wyborów jeszcze sporo czasu, ale tak naprawdę taka cicha, a może nie taka cicha, kampania wyborcza już ruszyła. Ona się ogniskuje wokół dwóch najpotężniejszych zapaśników przed tymi zawodami, czyli wokół obecnego obozu rządzącego, obozu Zjednoczonej Prawicy i wokół Platformy Obywatelskiej. Mieliśmy konwencję, prezes Prawa i Sprawiedliwości objeżdża cały kraj, spotyka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, spotyka się z ludźmi, z wyborcami. Część ludzi pyta, część publicystów, czy to nie za wcześnie, czy obie główne siły polityczne nie za wcześnie ruszyły do tych wyborów? No, trzeba pamiętać, że mamy za sobą ten okres pandemii, kiedy nie mieliśmy kontaktu z naszymi zwolennikami, z naszymi wyborcami, z naszymi potencjalnymi także wyborcami, i to trzeba nadrobić. I stąd ta taka letnia ofensywa Prawa i Sprawiedliwości, która zbiega się też z pewną reorganizacją struktur, więc one się sprawdzą teraz, można powiedzieć, w takiej akcji właśnie przypominającej trochę kampanię wyborczą, no ale to oczywiście nie jest kampania wyborcza, to jest raczej taki przedbieg przed jesiennym sezonem politycznym, który myślę będzie już bardzo gorący, bo to już będzie rzeczywiście rok do wyborów. Jeżeli patrzymy na główne przekazy, jakie kierują do Polaków te główne siły polityczne na polskiej scenie, no ta opozycja w zasadzie, mam na myśli przede wszystkim tą opozycję totalną, ma przekaz jeden. Odsunąć PiS od władzy, a potem się zobaczy. No to Donald Tusk dał ostatnio tego wyraz bardzo prosto w tym swoim nawoływaniu. Róbcie wszystko, wierzący też, nie głosujcie na PiS. To jest w jakiś sposób oczywiste. Natomiast z jakim przekazem będzie starała się dotrzeć, tak jak pan marszałek powiedział, do wyborców, potencjalnych wyborców w tym nadchodzącym roku Zjednoczona Prawica? No, z przekazem dobry rząd na trudne czasy. To jest takie hasło właśnie na lato tego roku. Opozycja rzeczywiście no, zajmuje się głównie sobą. Wciąż trwa spór, prawda, czy będzie jedna lista, czy dwie, czy trzy, czy pięć. Platforma walczy o to przewodnictwo nad całą opozycją i o to zabiega Tusk, ta jego konwencja przyszłości okazała się konwencją raczej taką stania w miejscu, bo nie usłyszeliśmy o żadnych planach na przyszłość. No poza tym, że były pogróżki, prawda, że jeżeli się nie uda demokratycznie albo że będzie to za długo trwało, no to zorganizujemy się na ulicy. Natomiast no my wczoraj byłem, słuchałem prezesa w Kielcach, gdzie przyjechał z kolei z Ostrowca Świętokrzyskiego, a wtedy jak był Tusk w Radomiu, to prezes był w Białymstoku. No prezes pokazuje przede wszystkim to, co i my wszyscy, jeżdżąc, każdy oczywiście na mniejszą skalę i na mniejsze spotkania, staramy się pokazać to, co się nam udało zrobić. Szczerze przyznajemy się do tego, co się nam nie udało zrobić i co jest przed nami. No i mówimy, że są pewne zadania, które musimy wykonać w ciągu tego, no już troszkę więcej niż roku do wyborów. I takim oczywiście najważniejszym, i o to głównie pytają wyborcy, no to jest kwestia inflacji, czyli drożyzny. I to jest sprawa numer jeden w tej chwili. Choć dzieje się to na tle strasznej wojny, która się toczy na Ukrainie i która ma na tą inflację i na tą drożyznę ogromny wpływ. Więc my musimy w ciągu tego roku pokonać inflację. I to jest oczywiste, bo inaczej wyborcy będą rozczarowani.
A jakie narzędzia ma Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica do tego, żeby tę inflację pokonać? No tu jest wiele działań. Premier o nich mówi, prawda, na co dzień. To są te rozmaite sposoby wspierania czy poszczególnych jakby branż, czy poszczególnych segmentów społecznych, ale ciekawe też były słowa prezesa wczoraj właśnie w Kielcach, kiedy mówił o tym, że no zarówno spółki Skarbu Państwa, które teraz osiągają duże zyski, jak i banki, które również zarabiają na tej sytuacji, no muszą się jednak podzielić, muszą trochę z tych swoich zysków zrezygnować. Ich sukcesem nie będzie to, że na końcu roku będą miały świetne wyniki. Ich sukcesem będzie to, że mają swój wkład w właśnie pokonanie inflacji. I to prezes bardzo stanowczo powiedział, że no, wymusi takie postępowanie. A jeżeli nie, jeżeli nie zrobią tego jakby dobrowolnie i z własnej inicjatywy, no to trzeba będzie wprowadzić odpowiedni podatek od ich dochodów, tak żeby, no żeby tymi pieniędzmi, które zarabiają, podzielić się z społeczeństwem. Obawiam się, że tylko ta druga ścieżka jest możliwa. Ja nie znam jeszcze banku, który by z własnej inicjatywy pozbawił się części własnych dochodów. Własnych zysków. No zobaczymy. No, to jest pewne wyzwanie, prawda, dla zarówno państwowych, jak i sektora państwowego, jak i prywatnego, prywatnych firm. Oprócz tych kwestii związanych właśnie z sprawami ekonomicznymi, z drożyzną, z inflacją, z kwestiami społecznymi, które porusza prezes na spotkaniach z potencjalnymi wyborcami, z ludźmi w terenie, jest też drugi bardzo ważny temat. To jest temat obronności. Bezpieczeństwo, obronność Polski. Ja pozwolę sobie przytoczyć tutaj cytat z spotkania z dnia wczorajszego. Cytat brzmi tak. To tutaj odnosił się pan prezes do podnoszenia procentów PKB, tego wkładu na obronność. Mówił o 3%, ale to dojdzie do znacznie większej liczby. Sądzę, że do 5. Dlatego, że my musimy mieć takie wojsko, które będzie w stanie odstraszyć Rosjan. Bo my chcemy żyć w pokoju, chcemy się rozwijać, chcemy wykorzystać tę historyczną szansę, żeby w końcu być na poziomie Zachodu. A może z czasem, jak na przykład Irlandii, to się udało wyjść na czoło, ale to jest nieco dalsza perspektywa. I wydaje się, że jeśli chodzi o kwestie obronne, to rzeczywiście w tej sytuacji, kiedy no, Hannibal ante portas niemalże, tutaj znaczna część naszych rodaków podziela opinię prezesa. Moje pytanie jest inne. Skąd wziąć na to środki finansowe i skąd wziąć ludzi, żeby te 300 tysięcy zbrojnych pod broją, bo taki jest górny pułap na razie zakładany, rzeczywiście stało się faktem? No po pierwsze niezwykle ważne jest to, co wydaje mi się znakomicie w tej chwili wykonuje nasz rząd, mianowicie łączenie zakupów, które są pilne, prawda, zakupów na to, żeby być gotowym jak najszybciej do tego, żeby skutecznie odstraszyć ewentualnego agresora, jak i no jednak rozwój czy odbudowa naszego przemysłu zbrojeniowego. To jest w tej chwili kluczowa kwestia. Wiadomo, że odbudowa czy rozwój przemysłu to trwa. Zakupy można robić szybciej, ale też są, prawda, też to trochę trwa. No, musimy znaleźć na to pieniądze, prawda? To znaczy te 2%, 3%, a w przyszłości może jeszcze więcej PKB. No to jest wymóg czasu. Jeszcze przed wojną, przed atakiem, przed agresją rosyjską na Ukrainę mówiliśmy o tym, że dojdziemy do 2 i ustawa o obronie ojczyzny była przygotowana, czy przygotowywana. Wojna wszystko przyspiesza i zmienia kontekst tych działań.
I stąd też doświadczenia, które przynoszą te 4 miesiące już wojny. To jedno z tych doświadczeń to jest, że potrzebna jest duża armia. Znaczy, że to nie jest tak, że wystarczy dobry sprzęt, a żołnierze jakby tutaj się mniej liczą. No a po drugie, co jest kluczową bronią w tej wojnie, to jest kwestia artylerii, czyli rakiet oczywiście. 60% strat lufowej, zadawanych jest przez artylerię. No i też zmienia się w rezultacie tego, co zobaczyliśmy w Buczy, w innych miastach, no zmienia się jakby perspektywa patrzenia na obronę kraju. Dotychczasowa doktryna zakładała obronę na linii Wisły. To znaczy atak, prawda, wroga, który można zatrzymać na pierwszej poważnej przeszkodzie terenowej. Te doświadczenia z Ukrainy pokazują, że trzeba bronić granic, że nie można paru milionów Polaków oddać choćby na krótki okres czasu pod władzę czy pod okupację agresora. Trzeba zatrzymać ich, zatrzymać go jak najbliżej granicy. Więc to zmienia oczywiście doktrynę wojenną i zmienia też na decyzje, które trzeba podejmować co do lokacji wojsk, rozmieszczenia broni i tak dalej. Wydaje mi się, tak nam wydawało się jeszcze przed wojną, że na to jest pewne przyzwolenie społeczne, że Polacy rozumieją tą potrzebę odbudowy, wzmocnienia armii. No wojna oczywiście jeszcze bardziej wpłynęła na przekonanie chyba większości, znacznej większości Polaków, że to jest priorytet i że no, musimy wydać te pieniądze na armię, żeby nie spotkało nas to, co spotkało Ukrainę. Polska w tej chwili, tak jak pan marszałek mówił, no, staje się coraz bardziej państwem przyfrontowym, a może nawet frontowym w szerszym rozumieniu wojny. Wydawać by się mogło, że powinniśmy cieszyć się jakimiś względami naszych zachodnich partnerów w Unii Europejskiej. No, tymczasem tego nie widać. No nie widać. Płyną wręcz sygnały, czy to ze strony pani komisarz Jurowej, czy samej przewodniczącej komisji, że no tak, z tym KPO to może nie do końca będzie. Panie marszałku, jak panu podpowiada pana doświadczenie, wyczucie polityczne? Zapytam wprost, dostaniemy te pieniądze, czy nie dostaniemy? No, pan premier mówi, że przełom roku to jest ta data, kiedy prawdopodobnie je dostaniemy. Zobaczymy. Bardzo chciałbym być optymistą, ale pamiętajmy, że dla znacznej części, czy znacznej większości w tej chwili Parlamentu Europejskiego większym problemem jest rząd, prawicowy rząd w Polsce, niż agresja rosyjska na Ukrainę i sprawa sankcji wobec Polski, czyli wstrzymania wypłat, które nam się należą i bo przecież tu nie chodzi tylko o KPO, ale także o normalne fundusze, normalne w cudzysłowie, te, które dostawaliśmy w poprzednim okresie rozliczeniowym, no one się nam należą, prawda? A parlament i część, znaczna część establishmentu brukselskiego robi wszystko, żeby nam tego nie dać. Że, zagładzają żeby, nas, tak, by przytoczyć, żeby wypowiedź klasyka? Doprowadzić do takiej sytuacji, że w Polsce będzie już tak źle, że Polacy się zbuntują, obalą ten rząd, wybiorą wreszcie Tuska i rzucimy się w ramiona Niemiec i Brukseli. No i wtedy być może jakieś pieniądze się znajdą. Pytanie, co ci, którzy wtedy zdobyliby władzę z tymi pieniędzmi, by zrobili? To jest inne pytanie. No ale no, sytuacja jest, jaka jest. Staramy się te pieniądze uzyskać, bo to, jak mówi premier, to jest ważny element naszej suwerenności. Suwerenność nie polega tylko na tym, że mamy własne prawo i się go trzymamy i nikt się do tego prawa naszego nie będzie wtrącał, ale suwerenność polega na tym także, że jesteśmy na tyle mocni ekonomicznie, że muszą się z nami liczyć, prawda? Ekonomicznie, a także militarnie.
Więc te, dopóki to jest możliwe i dopóki ta gra się toczy, to oczywiście o te pieniądze będziemy się starać i będziemy przekonywać Unię i przekonywać Brukselę, że te pieniądze powinny do Polski trafić i byłoby złamaniem traktatów, gdyby się okazało, że nasze wewnętrzne sprawy mogą wpływać na to, co jest w umowie dotyczącej funkcjonowania Unii Europejskiej. No jak widać, przynajmniej część urzędników unijnych tak niestety uważa. Będziemy bardzo uważnie przyglądać się temu, co o Polsce radzą urzędnicy w Brukseli i w Strasburgu. Panie marszałku, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Ryszard Terlecki był moim i Państwa gościem, a już za chwilę kolejny gość, Witold Waszczykowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.